Stoimy, Andrew. Co tutaj za bestia? Śpi. Lesiu. Macie. Staniu. Wstawaj. Matek, ty żyjesz. Spali, to ja muszę być przed nimi. Śpimy tu. Dobra. Nie płacimy za noc. Nie będziemy płacić za noc, następnym razem będziemy tutaj, będzie, rozbijemy kampa. Będzie taniej, będziemy pierwszy. Nie ma takiej możliwości, żebym ja nie był pierwszy na nas. Kąpiel w potoku. No. Nago. Tylko nago. With the heart of gold, you alone were for you. But for now I am special love, that's true. With my heart of gold, my love is rich for you. I będą tam różne DIY, właśnie wyjazdy narciarskie. Co tam będzie tłumaczyć? Będzie już kilka vlogów. A wytłumacz, co to jest DIY? Do it yourself, czyli z rzeczy recyklingowych albo innych. Wytwarza się coś nowego i coś fajnego i coś praktycznie prawie za darmo niż w sklepie, które kosztuje właśnie kasę. Powiedz, czy kochasz narciarstwo, Efcik? No! Tomek, dzisiaj mamy czasówkę i ten, kto przegra, wynosi całe śmieci z całego domu. Brawo! Pierwszy. Gigancie. Jesteś pewny? To super.
Moje freunde. You would expect those athletes to be, you know, the highest level, be ready to go, but same shit. Like, my footbeds aren't ready, coach. Mm-hmm. Oh, I lost my boot. Like, same shit. You're like, come on. Like, mm-hmm. come on. Like, what else did he say? He said, working on basic things. The same thing we're talking about. The big one he worked on for the first year with all the guys was starts. Believe it or not, he worked 6 months of just starts with the guys. Mm-hmm. Because he said he knew if he could get them faster there, it's going to improve the whole run. And with that level, as you know, you're looking for any split second you can gain on your time. Mm-hmm. So he just works starts. Huh. Seemed to work for him, so. Similar, I think with a junior, again, balance is the key. Mm-hmm. As much time and time on snow. Mm-hmm. Like, you can't talk them into skiing well. They need to ski, mm-hmm. right? And then with the older guys, I think they already have the ability to do such. You need to find the finite points of how can I make that guy faster as a mm-hmm. coach. I know I could make him faster by, you know, their starts. I know I can make, so I'm going to work on that. Not, I think I can tweak his turn shape or I can tweak his technique when his technique is already at that high level. Probably not what you want to be messing with if you're not absolutely sure that's going to make him faster. Mm-hmm. Right? So that's, okay. that's the way I think about it. And equipment for little kids, getting kids on the right stuff, as well as adults, if you will, is paramount to perfection. You know, little kids in huge boots because the parents say, I want to get 3 years out of the boot. God. And you're like, you just ruined your kid's career. But if that's your choice, mm-hmm. do. So, shit like that. You deal with the same shit we deal with. You know? Dobra. Thank you.
levelem. O, już wszyscy w rękawiczkach. Jasio! Czekaj, Jasio, pokaż koszuleczkę nową, startową. Ja. Pozdrawiamy chłopaków z Kraki Sportu. A jeszcze z tyłkami! Może ile reklam? No i jeszcze z tyłu. Ta transmisja lokuje produkty i reklamy. Music licensing reimagined. Artlist.io. Draw it on the wall. Demons and witches, just let them fall. Let them drop on the floor. Paint the wall with pretty colors that show who you are. And I've been down, girl. Yes, I've been down. I've been down before. I've been down. Sail this boat away from here, just for tonight. Cyfraniu. Cyfraniu lubi jeździć na nartkach? Tak? A co najbardziej lubisz? Co jest takiego najfajniejszego na nartkach? Jeździć na śniegu. Lubisz śnieg? A jaki jest śnieg? Biały. Zimny? Mokry. I mokry. O, do mnie dzwoni. O, pan się wyrzuci. Yes, I've been down. Yes, I've been down before. I've been down. So let us fall down till we feel no pain. Let us catch us way right to the golden sand, to the place where I want, yes, where I want to be. A place where I can find you with me. Used to think that I've seen it all. Baby, you proved me wrong. Words that I fought have all vanished and gone.
thanks to you, I wanna know. To think that I almost surrendered to the depth, almost took me alive. Girl, you're the one that I love, the one who lights my sun. And I've been down, girl, yes, I've been down. I've been down before, yes, I've been. Jesteś gotowa? Let us fall down till we feel no pain. Let us catch this wave right into the golden sand, to the place where I want, yes, where I want to be. Place where I can find you and me. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. Listen. The shit that I do it, and I'll give my last breath to prove it. See, I'm a vet when it comes to this rap love, and if it's all I have, then I'm good, bruh. Drop the track, step back and watch me do it. If you listen what I'm saying, I'll walk you through it. Shay Holmes, y'all need me all night, all day, ain't nothing to it, who knew it? Show me how you do the monkey funk groove. Show me how you put the vibe into it. Show me how you do the monkey funk groove. Stop, no basta move. Show me how you do the monkey funk groove. Show me how you put the vibe into it. Show me how you do the monkey funk groove. Stop, no basta move, basta move, basta move, basta move, basta move. Money, the cars, the clothes, and the fame. For the love of the music is why I'm in this game. And you can ask my boy Yanivi why he doing what he doing, and how is he doing it, or why he do his thing. Yeah, you see, the money ain't a part of it. The fame, I never thought of it. The music is the soul, and the rhythm is the heart of it. Hey, so I'ma keep on rocking it, straight hood popping it. Doing something. Oh,
Goni mnie, FBI! Pancerna rękawica. Czterej pancerni. No strasznie. Kurde, jaka ona jest. Mógłbym w niej boksować. Ale polecamy, level Polska. Tak, level. Maciek, ale na Stromym ta linia jest za obszerna. Nie dość, że wyjeżdżasz za wysoko nad bramkę, to jesteś od niej za daleko i dokładasz sobie metrów. Cały czas. Na Stromym wyjedź nad bramkę i potem już narty w dół, dzioby w dół stoku i wbicie i sterowanie. A nie najeżdżaj takim łukiem. Dobrze, Kiacyta. Paczek, za to dzisiaj ładnie jeździ. Ekstra. Do bramki wchodzisz i po bramce jest dla ciebie koniec już. A po bramce jest pogłębianie kolanami jeszcze i kontrrotacja lekka. Po bramce jest przyspieszenie, a jak ty będziesz wracał do układu po bramce sztywnego, to nie będziesz zbierał z narty odpowiednią ilość energii. Po bramce docisnąć ten skręt jeszcze. Madzik, lepiej trochę z tą głową, minimalnie mniej pracowałaś. Ale musisz się na tym skupić, że wbijasz nartę, czujesz wiraż i teraz wkładam biodro, nie głowę na zewnątrz tak bardzo, a biodro z całej siły, wyginam się w taki łuk. Okej. Dużo lepsze sterowanie, widać było wyraźnie, że jesteś wbity w nartę. Dobrze się bawimy. Dużo, dużo lepsza jazda niż wczoraj.
niż kiedykolwiek w sumie. Więc ekstra, bardzo się cieszę, spróbujemy jutro tą samą linię mieć co teraz i dalej kontynuować to, o czym rozmawialiśmy. A no to właśnie to. Będziemy kontynuowali cały czas to, co założyliśmy sobie wczoraj, to, co dzisiaj zaczęliście już łapać. Myślcie sobie o tym, analizujcie na spokojnie, zobaczycie to na filmach. Ściągacie gigant z Kamilem i widzimy się w Weissgracie. Pięknie, Zosia, jesz. Jasio wcina. Aż mi się uszy trzęsą. A Ksysiu? Jasio pięknie. Ale kręci makaron. Ale kręci. A Marysia? No właśnie nie mogę coś nakręcić. Marysia nakręca. Tylko mało, bo się nakręca. Soczek. Wow, brawo. A Matek? Gdzie jest Matek? O, sorry. Matek. Matek jest taki mądry, że zamiast kupić obiad, to kupił cukierki. A Andrzej? Tak, to nagrywasz? Ja kupiłem bulasz. Proszę cię, wielu o to, pokaż, jak zjadłeś. Mama się na pewno cieszy. Miało już nie być pizzy. Dziś? Bo mamy pizzę zamiast fryteczek. Staramy się cały czas jechać fryteczkami troszeczkę bliżej tych fryteczek. Nie trzeba ich tak dookoła objeżdżać bardzo daleko, wiesz? Widzisz? Jak to widać? Masz takie tylko frytki już, dobra? Za co jeżdżę? Za wolną Polskę! Ostatnie słowo przed startem. Jestem szczęśliwa, że jeżdżę na nartach. Przekonany, że nie jechałeś pozycji na płaskim i straciłeś dwie dychy tutaj u Andrzeja. Tak, do Andrzeja. Zosia, bardzo ładna jazda. Bardzo mało i za bardzo na górnej, ale byłaś wbita dolną troszeczkę i to wystarczyło. Możesz jeszcze zejść spokojnie sekę półtorej. Jedziemy. 50-52. Trzy dyszki za Zofią. Troszkę brakło sił. Wiesz, na dole widziałem, że już to nie jest ta petarda, co dobrze. Odpocznij, złap oddech i drugi przejazd, proszę spokojnie, jeszcze tą sekę urwać.
okej? Okay? I oddychaj. To jest bezcenowy wysiłek na duży. High five, boys! High five, boys! Nie wiecie, co jest high five. High five, piątka. But you only told me lies and you made me realize it, babe. You ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Ej, dajmy samochód!
Staszek! Jaki dystans? O! To niewiele. Ile razy mniej, ile razy więcej. No i ile razy więcej? Ale na razie robię. O, już kończyłem to, co dzisiaj robiliśmy na lekcji. Ja robię teraz zadanie domowe. 15. Dobrze, ale przy... A tu? 9. 12 podzielić na 4? Nie interesuje w ogóle. 12 na 4. A.
No, ile tam wyszło? 3. Brawo! Ty tu jesteś gość. That's right. That's right. Idziemy, idziemy dalej. Idziemy o, przepraszam. Ja się na głowie. O, tu chyba jest angielski. No. A co dokładnie? Wyrazy. Muszę wpisać. Dobra, jedziemy na żywo. Proszę bardzo. Jedyneczka. Pamiętam. To wybierz to, co dasz radę. No. Pencil case. Co to akurat jest ładne. Co to jest pencil case? Piórnik. Brawo. Sprawdzam, czy dobrze zrobiłem w książce matematykę. Ale jak to sprawdzasz? No, że czy czegoś nie zapomniałem, czy pisać. Dobra. Wykonaj tu nam jakieś mnożonko na żywo. Jeszcze gdzieś tak powtarzam, że nie będzie dzielenie i takie rzeczy. No ile? Ile tak? 3125. To już masz tutaj wszystko zrobione. To Max na to. Angielski leci. Angielski leci? Tak. Le. Le to jest. Przeczytaj nam coś, Max. Po angielsku, proszę, do kamery. Uwaga! Jesteś na żywo w CNN. No. Czyli co? Co to jest CNN? Coś związane z policją? Może, może. Możesz iść dalej. Gdzie uczy matematyki? Matematyki. Dokładnej wzory. Do nauki macie! Właśnie zrobiłem polski i teraz będę robił przyrodę. Robię chemię i robiłam nawet doświadczenie, wiesz? Brałam sól. Tak? Tak. I nasypałam sobie ją na rękę. Tak. I patrzyłam, jak pachnie. Pokaż, jak to się robi. Tak. Tak. I wąchaj. Poczekaj. Jak to pachnie? Specyficznie. I tak tutaj napisałaś? Tak. Gdzie to jest? Sól kuchenna, zapach specyficzny. Zosia uczy się pisać. Z telefonu. Brawo, Zosia. Brawo. Ty to jesteś. Ja cię piszę po ekranie. Powiedz, o co to chodzi. Nie kreśl moich błędów ortograficznych, bo ja normalnie... Opisz to, bo tu ludzie nie wiedzą, o co to chodzi. To jest najnowsza technologia dla ludzi wysokiej wiedzy, dla ludzi, którzy są wykształceni, pochodzą z dobrze wykształconych rodzin. Możesz powiedzieć, jakby zobaczyli jakiś błąd w mojej kartce, to mamy taki marker, który się ładuje o tutaj i nim się bawi, tak o, po książeczce. Teraz to znasz. No i to... Brawo. Się bierze gumeczkę i tutaj marsz. To są technologie, ta dzisiejsza technologia. To napij się herbaty. To jest bardzo dobra herbata, wczoraj wypiłam. A teraz się z nim odbieramy sufit. Tak wygląda nauka w naszym wykonaniu. Tylko narty dalej od siebie, stajesz na dolnej, biodro niżej, pupa, niżej pupa. Ale Kasia, no takiego układu jeszcze ja nie widziałem, żebyś miała, więc generalnie dla mnie dzisiaj jesteś hero of the day, bo super przejazdy. Dobra. No Asia, w luźnej jeździe jest fajnie. Trzymasz się śniegu. Widzisz, Asia, to się dzieje z zewnętrzną nartą lewą. Odjeżdża, bo na niej nie stajesz, nie sterujesz. Tylko po prostu przysiadasz. Ładnie zator w luźnej jeździe, popatrz. Mniej ruszasz rękami. Ręce Maciek luźniej. Rękami nie rób skrętu, rękami nie rób skrętu. Bardzo ładne biodro, tylko tą rękę nie dawaj jej na śnieg. Popatrz. Przysiadasz. Przysiadasz. Przez co ta narta przestaje być dociążona. Andrzej złapał krawędź wczoraj, już jest nie do zatrzymania. Andrzej jest unstoppable, patrzcie jak jedzie. Andrzej, jeszcze węziej, Andrzej, jeszcze węziej i jeszcze węziej na nogach, żeby nie było X-a. W tą stronę nie.
tu masz lepiej, tutaj stajesz, popatrz, jedziesz czysto, a w tą ześlij. Oj, tu Madzia, ten przejazd wyrzucamy. To jest brzydkie. Nie, bo masz, odsyłasz ładnie narty i nie ma jakby tyczki, sama sobie wyznaczasz tor. I tu jest fajnie, jakbyś to przełożyła na tyczki, to byłoby naprawdę super. Jak się wsadził, Matek! Ty no, coś, najlepszy przejazd życia Mateusza. Ekstra Mateusz. Więcej pracy na nogach jeszcze, Matek. Więcej pracy na nogach. Nie, ale to jest ładny przejazd, Andrzej. Fajny, płynny przejazd. Trochę za szeroko stoisz na tych nogach. Dzisiaj wymyśliłem taką rzecz. Ona będzie strasznie, bo będzie okropnie się będzie Stach uśmiał i będzie przeszczęśliwy, że znowu ja daję porównania. Ale spróbujcie sobie teraz wyobrazić. I ta wewnętrzna narta w ogóle nie ma pracować, bo ona jest w powietrzu, tam nie ma się o co oprzeć. Wszystko musicie postawić na tą nartę, która jedzie po skarpie. Rozumiecie mnie? Ale super wymyśliłem. Akurat to jest mój wymysł i sobie dziś to wymyśliłem, jak jechałem.